Wiersz zaczyna się tak. Stare miasto czołami kamienic stoi naprzeciw przemocy. Stare miasto zdobywa wieniec. Stare miasto krwią broczy. Ale stare miasto to szaniec bohaterstwa, wolności i sławy. Stare miasto nie podda się za nic. Stare miasto to szermierz Warszawy. To jest kilkanaście zwrotek, które ja pamiętam z dokładnością do jednego przecinka. I nie wiem teraz, skąd ten wiersz siedzi w mojej głowie. Czy to ja go napisałam, czy to jest jakiś anonim. I stąd się dał taki pomysł, żeby napisać właśnie książkę, która się zaczyna w powstaniu i żeby to powstanie było ważne w tej książce i ono jest ważne. Jest to historia trzech przyjaciół, trzy postawy też wobec powstania warszawskiego. Główny bohater jest przekonany, że to była bardzo nieszczęśliwa decyzja. Stwierdził, że ponieważ bardzo skrzywdził swoje miasto, że brał udział w powstaniu, które było wielkim nieszczęściem dla Warszawy, w ogóle dla Polski, to postanowił się już nigdy w nic nie włączać i konsekwentnie tego przestrzega. Chciałam pokazać, jak dziwnie układają się ludzkie losy. I że czasami nic od nas nie zależy. Po prostu jesteśmy jak takie listki na wietrze, które gdzieś tam lecą i nigdy nie wiadomo, gdzie taki listek spadnie. Chciałam też pokazać różne barwy miłości. Taką miłość rano, czyli miłość ludzi młodych i miłość wieczorem, ludzi starszych, a nawet już bardzo starszych. Jak pisałam w Hiszpańskie oczy, to moja bohaterka miała 40 lat. I wydawca mi powiedział, no ale czy ona nie może mieć 39 lat, bo 40 to już jest taka początek starości. Tak się to wszystko zmieniło teraz. Kobieta 50-letnia, to już nawet się nie mówi w wieku średnim, ale jeszcze w pretensjach. I moi bohaterowie, Jerzy ma już prawie 70 lat, kiedy spotyka swoją wielką miłość i właściwie taką szalenie erotyczną, taką, gdzie seks odgrywa ważną rolę. I wydaje mi się, że to się czyta, że jest to naturalne. Nie wiem, czy to, że właśnie pisałam tę książkę o miłościach porannych i miłościach wieczornych, czy nie stałam się taka wrażliwa na sprawy właśnie erotyzmu, wieku ludzi i tego, czy istnieje jakaś granica wieku, czy nie istnieje. I doszłam do wniosku, że chyba nie istnieje. Bardzo często jeżdżę do Zakopanego, do domu za X na obiady i tam spotkałam swojego kolegę pisarza, który właśnie razem debiutowaliśmy w latach 60. Przyjechaliśmy do mojego domu i ja przygotowałam pokój, wziąłam prysznic, wychodzę z łazienki i nagle patrzę, a Roman stoi na środku pokoju nagi, jak go Pan Bóg stworzył. No, to było szokujące. I oczywiście ja w pierwszym momencie nie wiedziałam, co zrobić, to byłam zszokowana, ale potem powiedziałam, no to kładź się. To idź do łóżka, kładź się. On się położył do łóżka, a ja wyszłam i poszłam do tego przygotowanego dla niego apartamentu i zamknęłam drzwi na klucz. Moich bohaterów poznajemy w momencie, kiedy oni są w połowie właściwie życia, bo mają po 50 lat i towarzyszymy im już do, można powiedzieć, późnej starości, bo kończą 80. Ja sama już jestem 10 lat tylko od nich młodsza. Gdyby mnie ktoś zapytał, czy ja się boję starości, to bym powiedziała, nie wiem, bo dla mnie to jest tak jak taka Atlantyda, do której możliwe nigdy nie dotrę. Nie opuścił mnie ten taki życiowy entuzjazm, który sprawia, że człowiek w środku się nie starzeje, jest młody. A jeżeli ciało też za tym nadąża, no to jest po prostu happy end.